Witajcie, z tej strony Lykosia. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi harcerskimi opowieściami, ale zanim cokolwiek zacznę mówić na temat sprawności, ponieważ o tym będzie dzisiaj odcinek, chciałabym Wam powiedzieć... że napisała do mnie druhna Lidia z 13. Rawickiej Drużyny Starszoharcerskiej Hakuna Matata z Chówca ZHP. Zorganizowała harcerską grę internetową. Gra ta powstała ze względu na to, że Lidia zdaje sprawność, taką jedną, konkretnie którą nie powiedziała mi, ale bardzo serdecznie Was wszystkich zaprasza. Link do tej gry zostawię Wam na samym dole opisu. Tam 3 razy w tygodniu publikowane są zadania, które po prostu można wykonać, a finał tej gry będzie 17 kwietnia o godzinie 17, 17.30 nawet, na Discordzie, do którego linka dostaniecie dopiero jak wejdziecie na tą grupę na Facebooku. Tak więc bardzo serdecznie Was zapraszam, a tymczasem przechodzimy już do odcinka. Jeszcze jedna sprawa, zanim zaczniemy o czymkolwiek mówić, zapraszam Was na Instagrama, na którym co czwartki są live'y, albo co piątki, jeżeli mam na to ochotę i możliwości. A tymczasem już przechodzimy do sprawności. Tak więc, czym są sprawności? Poza tym, że są bardzo ważne w wychowaniu harcerskim, można się zastanawiać, po co są sprawności, skoro i tak niestety większość harcerek i harcerzy zdobywa je za tak zwany zeszłoroczny śnieg, czyli za coś, co zrobili nawet przed otwarciem tej sprawności, a chyba nie za to są sprawności, prawda? Tak więc, co to jest sprawność? Jest to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność. Potrafimy się nią później posłużyć w razie potrzeby. I jest to forma samokształcenia. Tworzenie, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań pomaga przyswoić przydatne w życiu umiejętności oraz uczy zaradności, rzetelności w działaniu. Tak. Tak więc można się zastanowić, co takiego zyskuje harcerka i harcerz, kiedy zdają na sprawność, otwierają sprawność, zamykają ją. Przede wszystkim zyskują konkretną wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Uczą się zaradności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności oraz rzetelności. Odkrywają swoje zainteresowania oraz możliwe, że nowe pasje. Oraz uczą się szacunku do pracy drugiej osoby. Jak już zdążyłam powiedzieć, sprawności są bardzo ważne w wychowaniu harcerskim. I wybór sprawności należy do osoby, która będzie ją otwierać. Czyli to nie twój przyboczny, zastępowy, drużynowa ma ci wybrać sprawność. Nie, to ty masz wybrać tą sprawność, ponieważ to ty chcesz zdobywać nowe umiejętności. Ale za to rola drużynowego, przybocznego tutaj też jest istotna. Jego rolą jest przedstawienie wyboru sprawności. Tak więc ja, jako była przyboczna oraz możliwe, że przyszła przyboczna czy drużynowa, uznaję, że jestem odpowiedzialna za to, żebyście wy swoje sprawności znali, tak więc zostawiam wam je w opisie. Również drużynowy ma się upewnić, że sprawność, którą harcerz lub harcerka zdobyli, się przydaje później i że to nie było takie... Rolą drużynowego jest również zapewnienie warunków do zdawania sprawności oraz motywowanie harcerki i harcerza do tego, żeby się starał w zdobywaniu tej sprawności. Oraz upewnienie się, że harcerka albo harcerz nabyli nowe umiejętności. Czyli tak jak już mówiłam, że to nie jest zdobyte za coś, co już się kiedyś zrobiło, czyli za tak zwany zeszłoroczny śnieg. W przypadku ZHR-u oczywiście inne są sprawności dla harcerek, inne dla harcerzy, w przypadku ZHP są to wspólne sprawności. Mogę Wam powiedzieć, że w ZHR-ze sprawności harcerek mieszczą się w takiej malutkiej książce, ale tych sprawności jest naprawdę mnóstwo i wybór jest fantastyczny. I jest coś takiego jak stopień trudności sprawności. Tak więc w zależności od tego, jaki macie stopień harcerski, czy jest to młodzik, wywiadowca, ćwik, pionier, samarytanka, ochotniczka, harcerka Orla, harcerka Rzeczpospolitej, obojętnie, w zależności od tego, jaki stopień macie, taki stopień trudności sprawności Wam przysługuje. Na przykład tym oto sposobem jest sprawność mała historyczka, która jest jednogwiazdkowa, jest badaczka przeszłości, która jest dwugwiazdkowa, badaczka dziejów, która jest trzygwiazdkowa i historiografka, która jest mistrzowska i ma taką literkę M tutaj.
to, jaki poziom trudności powinniście wy zdawać, to już powinien powiedzieć wam wasz drużynowy, albo wasza kadra, albo zastępowy. Ale sądzę, że dość trudno jest dogodzić jedną formą sprawności wszystkim harcerkom w całej Polsce i harcerzom w całej Polsce i również poza granicami, ponieważ pamiętajcie, że harcerstwo rozwija się również poza granicami Polski. Tak więc co powinno się robić z każdą sprawnością? Rozpisać je. Oczywiście jak chcecie zdawać na sprawność, powinniście przyjść do swojej kadry i powiedzieć, że chcecie tą sprawność zdawać. I dobrze zdobyta sprawność to taka, nad którą razem usiądziecie i razem zastanowicie się nad każdym zadaniem, czy każde zadanie jest odpowiednio trudne dla ciebie, czy jesteś w stanie to zrobić oraz czy to zadanie cię, że tak powiem, nie zabije wewnętrznie, bo na przykład będzie tak trudne, że owszem, dasz radę to zrobić, ale załóżmy, że to zniechęci cię zupełnie do poznawania na przykład historii, tak jak było w przypadku historiografki, czy na przykład gotowania, jeżeli to jest jakaś sprawność, kuchcik czy coś takiego. Drodzy kadrowi, drodzy harcerze i harcerki będący w kadrze, macie bardzo trudne zadanie, żeby sprawności zdobywane przez waszych druhów i wasze druhenki były odpowiednio rozpisane. I żeby zachęcić ich do zdawania tych sprawności, powinniście każdą sprawność rozpisać i omówić dokładnie, co ma osiągnąć. Potwierdzenie zamknięcia tej sprawności powinno się odbyć poprzez wspólną rozmowę. A dokumentacja, czyli czy faktycznie te zadania zostały wykonane, czy nie, może odbywać się za pomocą zdjęć. A w przypadku różnych sprawności, na przykład moja mama podpisywała na karteczce, że owszem, druhna Mira wykonała takie i takie zadanie na taką i taką sprawność. Jak byłam trochę młodsza, to pamiętam taki widok, była lodówka i na lodówce wisiały dwie sprawności z wypisanymi wymaganiami moimi. I jak jakieś wykonywałam, to zaciągałam mamę do tej lodówki. Mama! Długopis jej wciskałam w rękę i kazałam jej podpisywać konkretny punkt zadania. I w taki sposób właśnie zamykałam sprawności. Moi drodzy, ten odcinek jest bardzo krótki, zwięzły i na temat, ale co do sprawności za bardzo nie powinno się rozwodzić, ponieważ sprawności też powinny być krótkie, zwięzłe i na temat oraz bardzo, bardzo konkretne. A tymczasem ja was już żegnam. Pamiętajcie, że zostawiłam wam wszystkie sprawności w opisie. Zapraszam was na grę harcerską, a my widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!